A teraz parę słów na temat przysłówków częstotliwości, czyli tak zwanych adverbs of frequency. Są to słówka charakterystyczne dla czasu present simple i kiedy takie słówko zobaczycie na przykład w zdaniu, w teście, to bardzo duża szansa, że właśnie musimy użyć czasu teraźniejszego prostego. Te główne słówka to always, czyli zawsze, usually, czyli zazwyczaj, often, czyli często, sometimes, czasami, hardly ever, prawie nigdy, oraz never, czyli nigdy. Jakieś przykładowe zdanie, she never goes to school, ona nigdy nie chodzi do szkoły, albo she sometimes drinks coffee, czyli ona czasami pija kawę. Pamiętajcie tutaj przy okazji o s, przy trzeciej osobie liczby pojedynczej. Co musimy pamiętać na temat przysłówku częstotliwości? Mianowicie to, że występują one na drugim miejscu w zdaniu, czyli zaraz po podmiocie, czyli o osobie, która tą czynność wykonuje, a przed czasownikiem. Na przykład Genovefa often drinks coffee. Genovefa często pija kawę, czyli often włożyliśmy pomiędzy Genovefę a drinks. Albo Bożydar hardly ever plays tennis. Bożydar prawie nigdy nie gra w tenisa. Jedynym wyjątkiem, czyli jedynym czasownikiem, w którego przypadku jest trochę inaczej, jest czasownik to be, czyli czasownik być. Na przykład, I'm never late, I am never late, czyli ten przysłówek częstotliwości występuje po czasowniku to be. I o tym musimy pamiętać. Generalnie drugie miejsce w zdaniu, natomiast po czasowniku być. Obok przysłówków częstotliwości mamy wiele innych słówek, które są charakterystyczne dla czasu present simple. I tak, na przykład są to słówka z rodziny określania pory dnia, czyli in the morning, rano, in the afternoon, po południu, in the evening, czyli wieczorem. Pamiętajcie o tym, że ten przyimek, który w tych zwrotach występuje, to przyimek in. Nie on, nie at, ale właśnie in. In the morning, in the afternoon, in the evening, ale w nocy to już at night. Na przykład, I always drink tea in the morning, I never drink coffee at night. Kolejna grupa to te zwroty, które są związane z dniami tygodnia, czyli na przykład w poniedziałek, we wtorek, środę i tak dalej. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Na przykład, I learn English on Wednesdays. W środę uczę się angielskiego. I tu znowu uwaga, pamiętajcie, że z dniami tygodnia występuje przyjmek on. Nie in, nie at, nie żaden inny. To bardzo popularny błąd. Ale jeśli chodzi o wyrażenie w weekend, stosujemy przyimka at, czyli at the weekend. Na przykład I swim at the weekend. Pływam w weekend. Kolejne słówka charakterystyczne to takie, które mówią o tym, ile razy coś robimy, na przykład w ciągu dnia, w ciągu tygodnia albo w ciągu miesiąca, czyli once a month, once a week, twice a month, twice a week, czyli raz, dwa razy, oraz 3, 4, 5 więcej. Three times a month, four times a day, five times a year. Na przykład, I go on holidays twice a year. Na wakacje wyjeżdżam dwa razy w roku. Pamiętajcie, te słówka, jeśli pojawią się w zdaniu, w jakimś zadaniu testowym, bardzo duża szansa, a właściwie 99%, że chodzi o czas present simple. Kolejnym etapem naszego mini wykładu są tak zwane pytania o szczegóły. Tworzenie pytań już omówiliśmy. Powiedzieliśmy o tym, że musimy w tym celu używać słówek posiłkowych do oraz does. Przypominam Wam, że does używamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. I tak na przykład do you like cheese? Czy lubisz ser? Albo does she like cheese? Czy ona lubi ser? Ale pytania w czasie present simple nie muszą zaczynać się tylko i wyłącznie od słówek do, does. Mamy w tym celu wiele innych słówek, które świetnie się do tego nadają. Na przykład takie słówka jak why, czyli dlaczego, who, czyli kto, where, czyli gdzie, what, czyli co, which, który, jaki. I tak na przykład why do you like Stefan? Dlaczego lubisz Stefana? Pytanie do you like Stefan, czy lubisz Stefana, możemy zmienić właśnie dodając to słówko why. Kolejny przykład, what's your favorite color? Jaki jest Twój ulubiony kolor? Albo, where does Marian live?
gdzie mieszka Marian. Pamiętajcie więc, że pytania w czasie Present Simple możemy także tworzyć, używając te słówka, które widzicie w tej chwili na ekranie. Teraz czas na naszego indywidualistę, czyli czasownik to be. Tak jak już powiedziałem wcześniej, pytania w czasie Present Simple tworzymy przez dodanie słówek posiłkowych do i does. Ale niestety nie jest to do końca prawda, ponieważ właśnie występuje czasownik to be, czyli być, który obsługuje się sam. Czyli do tworzenia pytań z użyciem tego czasownika będziemy stosowali tak zwaną inwersję, zamianę pierwszych dwóch słówek. Ale po kolei. Na początku odmieńmy sobie zdanie twierdzące jestem Polakiem. Przypominam Wam, że Polak, polski, to po angielsku Polish, nie Polish. I tak po kolei. I am Polish. You are Polish. She, he, it is Polish. We are Polish. You are Polish. They are Polish. I teraz pytanie. Nie zastosujemy słówka do ani das, tylko zamienimy, tak jak widzicie, czy zobaczycie po prawej stronie ekranu, dwa pierwsze słówka w zdaniu. Więc am I Polish? Are you Polish? Is she, is he, is it Polish? Are we Polish? Are you Polish? Are they Polish? To były pytania, czyli inwersja, zamiana, a nie dodanie słówek posiłkowych do i das. Podobnie w przeczeniach, też do i das nie będzie konieczne. Po prostu dodamy słówko not po czasowniku. I tak po kolei. I am not Polish. You are not Polish. She is, he is, it is not Polish. We are not Polish. You are not Polish. They are not Polish. Oczywiście czasownik i to słówko not możemy skrócić. W ten sposób otrzymamy I am not Polish. You aren't Polish. She isn't Polish. He isn't Polish. It isn't Polish. We aren't Polish. You aren't Polish. They aren't Polish. Więc to are i not skróciliśmy, utrzymując słówko aren't. Pamiętajcie więc, że czasownik być w czasie present simple jest indywidualistą. Do tworzenia pytań i przeczeń nie potrzebujemy słówka posiłkowego do i does. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Porównanie bardzo krótkie czasu present simple i present perfect. Posłuchajcie takich dwóch zdań po polsku. Mieszkam w Szczecinie od 20 lat. W języku polskim oba te zdania brzmią identycznie, tak samo. Gramatyka jest dokładnie taka sama. Mieszkam w Szczecinie od 20 lat. Ale po angielsku będzie już inaczej. To pierwsze zdanie, które mówi nam o czynności stałej, którą wykonuje regularnie, czyli mieszkam w Szczecinie, mieszkam tu codziennie, to czas present simple. Mieszkam w Szczecinie. I live in Szczecin. Natomiast mieszkam w Szczecinie od 20 lat to czynność, która zaczęła się kiedyś i trwa do dzisiaj. I w tym celu musimy użyć czasu present perfect. I have lived in Szczecin for 20 years. Ale szczegółów na temat czasu present perfect szukajcie w prezentacji dotyczącej właśnie tego czasu. Czas na podsumowanie. Kończąc ten mały wykład na temat czasu present simple, chciałem go krótko podsumować i powiedzieć Wam o najważniejszych rzeczach, które musimy o tym czasie pamiętać. Przede wszystkim użycie. Tak jak już mówiliśmy, czasu present simple używamy do mówienia o faktach, rzeczach stałych, a także czynnościach wykonywanych regularnie, rutynowo, naszych przyzwyczajeniach, które robimy codziennie od dłuższego czasu, które są niezmienne, a także rozkładach jazdy, planach czy harmonogramach. Jeżeli chodzi o najważniejszy aspekt gramatyczny, to pamiętajcie o dodawaniu litery S w zdaniach twierdzących do trzeciej osoby liczby pojedynczej, na przykład she works for IBM, bo tutaj robimy najczęściej błąd, zapominając o tej literce. Pamiętajmy także, że jest wiele słówek charakterystycznych, które pomogą nam zlokalizować i użyć czasu present simple w zdaniu, jeśli na przykład tego dotyczy jakieś polecenie egzaminacyjne. Są to słówka typu always, never, once a week, in the morning i tak dalej. Pamiętajmy również, że jest jeden czasownik, który jest indywidualistą, czyli czasownik to be, być, który do tworzenia pytań i przeczeń nie potrzebuje słówek posiłkowych do i does. W tej chwili proponuję, żebyście zrobili ćwiczenia, które znajdują się pod prezentacją,
a także obejrzeli prezentację dotyczącą czasu present continuous, czasu teraźniejszego, ciągłego. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Bye bye.